Chwała Krasnej Armii! Hurra! Hurra! Ja, es wird wunderbar. Ach, bitte, 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 komm mit auf meine Hütte. Oben unterm Sternenzelt, da zeig ich dir das Glück der Welt. Ach, bitte, 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 komm mit auf meine Hütte. Oben sind wir zwei allein und können glücklich sein. Hol den Rucksack raus, die Sonne scheint so schön. Steigen wir den Berg hinauf, wenn früh die Hähne krähen. Hab doch keine Angst vor einer steilen Wand. Wenn es mal gefährlich wird, dann reich ich dir die Hand. Ja, ja, es wird wunderbar. Ach, bitte, 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 komm mit auf meine Hütte. Oben unterm Sternenzelt, da zeig ich dir das Glück der Welt. Ach, bitte, 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 komm mit auf meine Hütte. Oben sind wir zwei allein und können glücklich sein. Holleridio, Holleridio, Holleridio. Znajdujemy się przy obiekcie niemieckim z II wojny światowej, typu Regelbau 120A. Jest to obiekt obserwatora artylerii z kopułą pancerną. Dodatkową funkcją tego schronu było centrum dowodzenia. Stacjonowało tutaj 9 żołnierzy, 3 oficerów, 6 szeregowców. Schron prowadził obserwacje na przedpole i z niego prowadzono dowodzenie całego odcinka. Zapraszam do środka. Pierwszym pomieszczeniem w schronie jest tak zwana śluza gazowa. Aby dostać się do obiektu, należało zamknąć za sobą drzwi i dopiero po oczyszczeniu chemicznym, jeżeli było zagrożenie gazowe, atakiem gazowym, dopiero po oczyszczeniu chemicznym można było wejść za zgodą oficera do środka, bądź też do izby prowadzenia ognia flankującego. On jest chyba tak zwana kazamata flankująca. Z tego pomieszczenia prowadzono osłonę obiektu przy pomocy karabinu maszynowego MG34 za pancerną płytą. Pomieszczenie jako jedyne nie jest gazoszczelne w obiekcie. Obiekt ogólnie gazoszczelny. Tutaj niestety nie dało się wykonać gazoszczelności, ponieważ typ płyty nie zapewnia uszczelnienia. Dodatkową funkcją tego pomieszczenia było zainstalowanie tutaj wyjścia ewakuacyjnego. Wtedy w razie zagrożenia przy wyjściu, braku możliwości wyjścia, wtedy można było bezpiecznie wydostać się z obiektu na zewnątrz. Potrzebę fizjologiczną żołnierze załatwiali przy pomocy takiego owego urządzenia. Jest to najprostszy sposób. Pyseczka można sobie było usiąść. Akurat się zaciął, ale to jak się ma 70 lat, to się można zaciąć. Będę mówił przyciszonym głosem, ponieważ żołnierz Wehrmachtu właśnie wydał się na odpoczynek. Znajdujemy się w izbie załogi, w którym przebywało 6 żołnierzy. Mieli sobie w dyspozycji 6 prycz. Po tamtej stronie drugie 3, tutaj 3. Wentylacja w obiekcie za pomocą takiego wentylatora kręconego korbą. Zademonstruję, żeby zapewnić żołnierzom świeże powietrze, zainstalowano w obiekcie 3 takie wentylatory. W tamtym pomieszczeniu, gdzie byliśmy przed chwilą, w kazamacie flankującej jest pierwszy. Tu jest drugi taki i on zapewnia powietrze dla izby tej, dla składzika oraz dla izby oficerów. Powietrze z zewnątrz zasysane jest żółtymi rurami. Żółty kolor to jest kolor regulaminowy, przewidujący przepływ powietrza skażonego potencjalnie, czyli z zewnątrz. Dla oczyszczenia stosowano filtr wstępny, zwykły, przeciwpyłowy. Potem połączone z filtrem chemicznym, zasysane przez wentylator i wtłaczane w niebieskie rury. To jest też kolor regulaminowy, przewidziany dla dystrybucji powietrza już oczyszczonego chemicznie. Zawory regulujące
ciśnienie w obiekcie regulowane w prosty sposób. Za mało powietrza można sobie odkręcić. Tak samo jest w pomieszczeniu oficerów. To jest jeden obiekt. Jesteśmy w izbie, tak zwanej izbie MAP, czyli w kluczowym pomieszczeniu tego schronu. Tutaj przebywali właśnie oficerowie. Jest to pomieszczenie ich służbowe. Dodatkowo znajduje się tutaj centrala telefoniczna. Można pokazać. Tutaj właśnie siedział sobie łącznościowiec. Na środku stał stolik z mapami. Oficerowie wydawali stosowne rozkazy na podstawie obserwacji z kopuły pancernej, która znajduje się tam. Za drzwiami pancernymi, dwudzielnymi, również gazoszczelnymi. Dlaczego? Gdyż drzwi są pancerne, ponieważ jest to element narażony bezpośrednio na zniszczenie. W związku z tym w razie takiej sytuacji, kiedy jest uszkodzona kopuła, te drzwi zapewniają bezpieczeństwo załodze schronu. Kopuła oryginalnie powinna posiadać cztery przedzierniki boczne do obserwacji bezpośrednio obiektu oraz jeden centralny peryskop do prowadzenia obserwacji dalszych. Z powiększeniem 2,5 raza peryskop obracał się razem z całym podestem i z obserwatorem, który sobie siedział na górze. Obserwował. Jak coś zobaczył, to meldował właśnie do izby map. Do oficera. Hol den Rucksack raus, die Sonne scheint so schön, steigen wir den Berg hinauf, wenn früh die Hähne krähen.